Szambirki Bytom, Polonia Bytom, derby na remis 0-0. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to Polonia prowadziła grę i chyba jednak powinna dzisiaj wygrać. Oczywiście, no, tworzyliśmy sytuację, z boku graliśmy, próbowaliśmy grać. Wychodziło to raz lepiej, raz gorzej, no ale sytuacje były, no i dzisiaj czujemy mega niedosyt. Straciliśmy po prostu 2 punkty. Tyle. Rafał, ja wiem, że to wtedy w meczu jest adrenalina, są emocje, ale powiedz mi, bo to ty uderzałeś, tak, w tej sytuacji, gdzie był słupek. Waszym zdaniem ta bramka była, czy jednak nie? Trener, jeden z asystentów powiedział, że podobno bramka, chłopaki też tam reagowali, że bramka, no ja w momencie strzału wypadłem gdzieś za linię końcową, przeturlałem się, więc akurat tego nie widziałem, no ale nie wiem, no trochę szczęścia mi brakuje w tych sytuacjach i żałuję tego, bo no już nieraz mogłem gdzieś strzelić. Nie wiem, no, umiejętności, szczęście, wszystkiego po trochu i nie może ta bramka wpaść, no ale nic, pracujemy dalej, jeszcze parę meczów zostało, walczymy, no i miejmy nadzieję, że, bo powinniśmy mieć naprawdę sporą przewagę nad drugim miejscem, no ja tak uważam, bo mamy te sytuacje w tych meczach, nie to, że jakoś się tam ewidentnie męczymy, sytuacje są, no tylko akurat od tego meczu ostatniego z Odrą, no coś się nam zacięło w strzelaniu bramek i musimy to jak najszybciej poprawić. Patryk, remisujemy z Szambierkami 0-0 w derbach Bytomia, gdzie, no nie ukrywajmy, Polonia była faworytem i zdaniem wszystkich, no powinna tutaj wygrać. Jasne, znaczy na pewno nie ciążyło nam to, że jesteśmy faworytem, ale przyjeżdżaliśmy na ciężki teren, ciężkie boisko, z biegiem czasu ta piłka coraz bardziej gdzieś tam podskakiwała. Drużyna Szambierek walczyła ile mogła, jakieś tam swoje sytuacje też mieli. Wydaje mi się, że my mieliśmy trochę bardziej klarowne. No cóż, nie udało się. Wydaje mi się, że tu akurat drużyna Szambierek wywalczyła ten remis. Rozmawialiśmy wcześniej z Rafałem Sadowskim. On powiedział, że być może coś się zacięło, bo w meczu z Odrą w tej drugiej połowie sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. I tutaj można powiedzieć, był ten scenariusz podobny. O ile ta pierwsza połowa wyglądała dobrze, o tyle w drugiej, no to Szambierki miały więcej tych klarownych okazji, a u was brakowało tego wykończenia. Szczerze nie wiem, co jest przyczyną. Mamy nakreślony system grania, taktykę. Być może drużyny już to gdzieś czytają, wiedzą jak się pod nas ustawiać. No nie, może musimy trochę bardziej jakiejś inwencji twórczej bardziej włożyć w to granie, próbować innych rozegrań. No i próbować cały czas, bo rzeczywiście tych sytuacji z Odrą w drugiej połowie i tutaj no jest mało. Gdzieś tam dochodzimy do sytuacji jakichś nie stuprocentowych, ale przy wrzutkach, ale nam nie o to chodzi. Chcemy tych sytuacji bardziej klarownych sobie stwarzać więcej. Jeszcze tak na koniec zapytam Ciebie, czy pamiętasz tą sytuację z pierwszej połowy, którą miałeś, gdzie stanąłeś z bramkarzem oko w oko, jeszcze chciałeś sobie tą piłkę przyłożyć razem z obrońcą. Nie jest czasem tak, że troszeczkę tego zdecydowania czasem brakuje, tego strzału z pierwszej piłki, a nie jeszcze próby ewentualnego dołożenia sobie piłki? Dokładnie tak, to przekombinowałem po prostu. Gdzieś to też widać. Mamy piłkę na 17 metrze i gdzieś jeszcze szukamy podań, jeszcze szukamy jakiegoś dogrania do kogoś lepiej ustawionego, a czasami rzeczywiście te prostsze rozwiązania są dużo lepsze. Brakuje strzałów na bramkę, no i w tej mojej sytuacji zdecydowanie gdzieś tam powinienem uderzać szybciej z lewej nogi.